Na program zaprasza hipster, który dla szusz zgolił wąsy. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku I Love Original. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, które nazywa się Pomada i opowiemy Wam, jak działa showroom. Jesteśmy w showroomie Pomada w Warszawie. Co to jest showroom? Showroom to miejsce, z którego głównie korzystają styliści. No i zdarzają się również u nas celebryci, którzy też przychodzą do nas, wybierają sobie rzeczy, z których właśnie później korzystają i ubierają się na różne wyjścia. No ale głównie jednak jest to miejsce, w którym styliści szukają jakiejś inspiracji. Są to rzeczy, które wypożyczamy do gazet. Styliści tutaj mają możliwość wypożyczenia rzeczy z takim półrocznym wyprzedzeniem, dlatego my zimę już mamy właśnie teraz latem i skupiamy tutaj różne marki odzieżowe. Ale nie tylko, również marki, które produkują buty i różne dodatki. Biżuterię, zegarki, torebki. Także możemy tutaj zaproponować stylistom wszystko właściwie od A do Z. Czy na przykład jakaś zwykła osoba z zewnątrz, zwykła dziewczyna albo na przykład blogerka może przyjść i skorzystać z Waszych usług? Nie wypożyczamy wszystkim osobom. Są to tylko styliści i celebryci. Mamy listy porobione takich osób, dlatego nikt z zewnątrz nie może sobie przyjść i wybrać po prostu rzecz, w którą będzie się przebierał, chodził i później zwracał nam. To jest tylko i wyłącznie do sesji bądź na wyjścia do celebrytów. Opowiedz, jak to technicznie wygląda, jeżeli ja bym chciała się dostać na taką listę sławnych osób, które mogą przyjść i jednak coś wypożyczyć od Was. Firmy, które u nas są, najpierw nam dostarczają kolekcję. Przychodzi tutaj do nas stylista. Głównie to są styliści z gazet. Wypożyczają pod konkretne sesje zdjęciowe rzeczy. No i oni wykorzystują jakby to właśnie w swoich zdjęciach, w swoich stylizacjach. No i później nam to zwracają. Te rzeczy no, są jakby dopiero taką zapowiedzią tego, co będzie się pojawiało w sklepach. Są to wzory. A nieraz niektóre wzory w ogóle się nie pojawią gdzieś tam w sklepach, bo bardzo w małych ilościach u nas są tylko właśnie do pokazania. Powiedziałeś, że nie wszystkie rzeczy, które znajdziemy u Was w showroomie, później pokazują się w sklepach. Często tak jest, że przeglądam gazetę, widzę fajną torebkę, fajne buty, idę do sklepu, okazuje się, że tego nie ma. Jak dużo tych rzeczy później rzeczywiście pokazuje się w sklepach? Zazwyczaj w takiej publikacji są podpisane właśnie, gdzie można je dostać, w jakich sklepach, z jakich marek to jest. Czasem są to, nie ukrywam, wzory, gdzie tam kilka jest tych nowości, także pewnie one są takie, no, kto pierwszy, ten lepszy, tak? No na pewno to są w tych większych sklepach, w tych bardziej takich jakby uczęszczanych. Według jakiego klucza wybieracie rzeczy do showroomu? No przychodzi tutaj mnóstwo jakby rzeczy. My po prostu robimy taką selekcję tego, co najbardziej będzie się podobać stylistom. No niestety wszystkiego nie możemy tutaj pokazać, ale też wiemy mniej więcej, co styliści jakby od nas oczekują, co chcą. I są to raczej takie nie basicowe, proste, tylko raczej wybierają coś takiego nowego, świeżego, oryginalnego, czegoś, co się wyróżnia spośród tych wszystkich innych. Jakie trendy na nadchodzący sezon jesienno-zimowy? Co będzie takiego nowego, ciekawego? Mamy tu właściwie takie kolory typowo zimowe, szare, brązy, ale też w tym sezonie widzę, że dużo się pojawi takich kolorów jak butelkowa zieleń, jak bordo, jak biskupi róż, taki ciemny. Ale też mamy gdzieś troszeczkę przemycone jakby lato, bo tutaj też widzę, że jeszcze pojawia się kolor miętowy, więc fajnie. Myślę, że do tych ciemnych kolorów to fajnie gdzieś się wpasowuje. Ale czy będzie taki dominujący kolor, tak jak mięta była latem, czy będzie jakiś taki jeden przewodnik, który... Myślę, można że bordo i zieleń. Taka butelkowa, ciemna, szarość i może jeszcze taki ciemny czerwień. Natomiast jeżeli chodzi o wzory mamy tutaj w zależności też od firm,
A widzę, że bardzo dużo gdzieś tam się pojawia tych skór w włączeniu z dzianiną, więc to jest też fajne. Printy, te wszystkie kwiatki, łączki, ptaszki, no właśnie, zwierzątka. To troszeczkę odchodzi. Mniejsze firmy proponują dość ciekawe takie wzory, ale to już mają swoje takie wzory. A gdzieś te kwiatki gdzieś już odeszły i zostawiliśmy je latem. Mhm. Martyna, porozmawiałyśmy o tym, co będzie modne w nadchodzącym sezonie. Co byś mi zaproponowała? Zaproponowałabym Ci właśnie sukienkę w tym modnym kolorze, którym już wcześniej opowiedziałam Tobie. Co to jest za kolor? To jest ta butelkowa zieleń? Tak, ciemny taki butelkowa zieleń. Jest to klasyczna sukienka, delikatnie rozkroszowana na dole, ale myślę, że będzie to jeden z takich najmodniejszych wzorów tej zimy. Zaproponowałabym Tobie w modnym również kolorze takim miodowym skórę. Do tego fajnie, nieustająco modne są kominy, więc połączyłabym nawet ten zielony z tym żółtym i fajnie by to właśnie taki komplet tworzyło razem. W całości zaproponowałabym Tobie buty, które są też wysokie, szpilka połączona z drewnem i ze skórą nubukową, tutaj z fajnymi takimi klamrami. Myślę, że to byłby taki element, który byłby zdobniczy w całym tym stroju. U góry klasyka, na dole fajny, śmieszny, ciekawy, modny but. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, a na kolejny zapraszam Was już za 2 tygodnie. Chcecie więcej odcinków z Szusz? Polubcie Hipstera.